Tak ciasna mgła na balkonie, tyłem dziany gdy filował. Ledwie kurzała, nieomal zemdlała skrawiać, trzeba było skrogie. Dziadek z miejsca zmylił nogę, bojął czas rozpocząć dzieło. Starał pod bakorem, huknął jej buzonem, no i tak to się zaczęło. I ta, 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 ta. Jesteśmy na Alei Bajkowej Gwiazd. 1 wrzesień, czyli festyn pod tytułem Łączymy Pokolenia, który zamyka okres wakacyjny i rozpoczyna rok szkolny i rozpoczyna właśnie taki sezon działalności organizacji pozarządowych, które mają swoją siedzibę i działają w Dzierżoniowie. I uroczyście w ten sposób rozpoczynamy ten sezon, tak żeby przez kolejne 10 miesięcy uczestnicy, członkowie tych organizacji mogli pracować, a po prostu też pracować w tym kontekście w dziedzinach, które są im przypisane. I to już jest tradycja, to jest 4. czy 5. taki festyn rozpoczynający ten rok szkolny. Zawsze udaje się, zawsze jest przyjemnie, miło. Cała parada, która szła przez Dzierżoniów, pokazuje właśnie siłę i moc organizacji pozarządowych w naszym mieście. Tych organizacji w Dzierżoniowie jest ponad 70, takich działających w sposób aktywny, około 50. Oczywiście staramy się tutaj z budżetu miasta co roku odpowiednią sumę desygnować. Taki kryzys był w momencie, jak był COVID. Oczywiście wtedy organizacje troszkę były w takim uśpieniu, ale już od 2 lat wracamy do tego, co było wcześniej i w tym roku, ale też w przyszłym roku te budżety będą jeszcze większe. To jest skala około 3 milionów złotych w budżecie całego miasta, więc no niebagatelna kwota, którą faktycznie przeznaczamy, ale wiemy, że w dobrym takim słowa znaczeniu świetnie te pieniądze są wydatkowane, bo te organizacje działają naprawdę bardzo profesjonalnie i konkretnie. Oferta jest bardzo bogata tutaj i organizacje, które skupiają dzieci przedszkolne, szkolne, młodzież. Tu przede wszystkim oczywiście organizacje sportowe, ale też i osoby aktywne w wieku zawodowym, chociażby na przykład kulturalne, ewenement, czy seniorzy, nasi stowarzyszenia senioralne, emeryckie. Przekrój jest praktycznie od 0 do 100 lat i każdy, kto chce być aktywny, kto chce się spełniać swoją jakby energię, przekazywać na różnego rodzaju działalności, taką organizację w Dzierżoniowie znajdzie i na pewno może funkcjonować i rozwijać również siebie. Widzimy chociażby dzisiaj tutaj te kilka tysięcy osób, myślę, że jest 2 czy 3 tysiące, a jak nie lepiej. No wyszliśmy z domu, jesteśmy tutaj, troszkę świeżego powietrza, troszkę zabawy, troszkę uśmiechu. A co za tym idzie i oczywiście kwestie zdrowotne się na pewno w ten sposób będą poprawiały, więc warto działać, warto organizować się, mogą powstawać nowe organizacje, do czego zachęcam. My służymy też pomocą, doradztwem, wsparciem jako Urząd Miasta i na pewno będziemy dalej rozwijali tego typu działalność naszych mieszkańców. Takim kulminacyjnym momentem co roku jest odsłonięcie nowej gwiazdy bajkowej, bo taka była idea powstania tego naszego tutaj miasteczka. W roku bieżącym tutaj po głosowaniu, po szerokiej dyskusji, ale przede wszystkim głosy oddane przez Dzierżoniowian, szczególnie dzieci, ale też osoby starsze tym razem, zdecydowaliśmy, że nową gwiazdą odsłoniętą na Alei Bajkowej Gwiazd będzie Koziołek Matołek 2024. Dzisiaj też idąc w paradzie, wszystkie te postacie z poprzednich lat były i Koziołek Matołek do nich dołączy. No, naprawdę jest bardzo przyjemne, miło, jak się widzi te dzieci, które widzą te swoje gwiazdy bajkowe. Emocje niesamowite, bo jedne się cieszą, inne płaczą, ale naprawdę jest to coś fajnego, miłego, że taka tradycja właśnie w naszym mieście jest. Ja w tym momencie chciałem życzyć wszystkim organizacjom pozarządowym na ten sezon 2024-2025 samych sukcesów, spełnienia waszych oczekiwań, energii, dużo radości i żeby po prostu wasza działalność była przede wszystkim dla was pożyteczna, a my na pewno jako mieszkańcy będziemy to doceniać i dziękować wam za to.